Was bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj nad wodą, już z wędką, czyli rozpoczynam swój sezon wędkarski 2018. Jestem dzisiaj na Jeziorku Włocławskim. Wpadłem na dosłownie półtorej do dwóch godzin. Jestem świeżo po pracy. Troszeczkę jestem zmęczony, nawet tak nie do końca miałem ochotę dzisiaj przyjść, ale mówię, święta się zbliżają. Także no, obiecałem sobie, że dzisiaj, znaczy w tym tygodniu rozpocznę swój sezon, także jestem, a przy okazji wypróbuję swoją nową wędkę i mój nowy kowrotek. Dzisiaj jest nawet dość ciepło. Zobaczymy, co się dzisiaj uwieści. Pierwsze rzuty. Zobaczymy. Jest pierwsza ryba. Szupaczek. Zaraz wraca do wody. Zobaczcie. O, ucieka, ucieka. Mały szczupaczek, zobaczcie, wziął. Wraca do wody. Widzieliście przed chwilą, złapałem małego szczupaczka, oczywiście wrócił do wody, zresztą wszystkie ryby, które złowię, wracają do wody, ale przyszedłem tutaj szukać okoni. Myślę, że na takiego twisterka powinno coś tam działać. Thank you.
idę sobie teraz na drugą stronę. Jeszcze stanę w paru miejscach i zobaczę, że z tamtej strony coś się da wyłowić. Będę już dzisiaj kończył. 3 godziny rzucania spinningiem na jeziorze Wrocławskim. Złapiłem jednego szczupaczka. Oczywiście, jak wiadomo, jest okres ochronny na szczupaka między innymi. Oczywiście szczupaczek widzieliście, wylądował z powrotem w wodzie. Zresztą i tak by wylądował, ponieważ ja nie zabieram ryb. I dlatego mój kanał się nazywa Krzysztof Spinning No Kill. Miałem jeszcze dwa brania okoniowe, ale niestety takie słabiutkie, także widocznie jakieś małe okonki dobierały się do mojej przynęty. No i to tyle z mojej strony. Sezon już mam otwarty, także będziemy się spotykać teraz dość często nad wodą z wędką. Także to tyle z mojej strony. Szybciutko, bateria mi już siada. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na razie, trzymajcie się. Cześć.